Dzień dobry, jestem Maria Jastrzębska, jestem poetką, redaktorką, pisarką. Więc chodziło mi o to, żeby panowie zaczęli pisać poezję i żeby się zainteresowali poezją. Więc były różne ćwiczenia, rozmawialiśmy, czytaliśmy parę wierszy, jeden Różewicza, Tadeusza Różewicza. Oprócz tego poprosiłam, żeby każdy z panów wybrał jedno zwierzę mocy, żeby pomogło w pisaniu, a także żeby wszyscy zaczęli myśleć jako poeci. I później były ćwiczenia, żeby panowie coś napisali. Ja bardzo mile odebrałam tą grupę. Wydaje mi się, że naprawdę się zaangażowali z poezją, choć wielu z nich powiedziało, że ich wiedza dotycząca poezji skończyła się w podstawówce i że mieli bardzo mało kontaktu z poezją. Mimo tego naprawdę zaangażowali się, odważyli się coś napisać, odważyli się przeczytać na głos i atmosfera była fantastyczna. Ja byłam bardzo zadowolona z tego warsztatu. Mam nadzieję, że uczestnicy też byli zadowoleni. Każdy mi podał rękę pod koniec, więc myślę, że coś fajnego grało. I ja naprawdę byłam wzruszona poziomem i treścią tego, co panowie napisali podczas warsztatu. Więc z mojego punktu widzenia był bardzo udany, bo wszyscy coś napisali i wszyscy naprawdę się postarali i się zaangażowali. Więc tak jak mówiłam, ja miałam bardzo miłe wrażenie, odebrałam i dla mnie to była wielka frajda podzielić się poezją z panami, dlatego że to jest moją pasją, więc mnie było miło podzielić się tym i myślę, że dla nich też było, mam nadzieję, że dla nich to była miła okazja, żeby wyrazić swoje własne doświadczenia, swoje uczucia i znaleźć swój własny głos. Więc teraz chciałabym przeczytać wam tłumaczenie wiersza mojego z książki At the Library of Memories i tłumaczenie jest Anny Błasiak. Podczas warsztatu rozmawialiśmy na temat domu i mówiliśmy, że przecież dom może być ciepły, przytulny, miejsce, za którym tęsknimy, a równocześnie czasem bywa, że może być miejsce, gdzie czujemy się niepewnie albo niebezpiecznie. Więc to jest taki wiersz o domu, ale właściwie to jest wiersz o drzewach. Cedry z Walpole Park. Ich ciemne kształty odcinają się od białego nieba. Ogromne, posągowe i wysokie. Niczym liniowice zakotwiczone na trawie. Statki pogrążone we śnie. Na falach zielonego oceanu godzin. Można podnieść wzrok na niebieską koronę z gałązek takiego drzewa. Można kopnąć i smagnąć, można ciachnąć jego szeroki pień, poczuć tarcie grubej, nierównej kory na policzku. Ktoś mógłby cię zostawić pod takim drzewem, mógłby się modlić, zbierać aromatyczne, brązowe szyszki, mógłbyś zasnąć pod takim drzewem. A jeśli się pod nim rozpłaczesz, jeśli złapią cię torsje albo postradasz zmysły, jeśli nie dasz rady wrócić do domu, zawsze możesz wspiąć się na płaskie, rozpostarte szeroko konary i odpłynąć w dal na takim drzewie.